Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w odcinku nieco innym niż te, co wcześniej były właśnie proponowane. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Pani Justyna, czy w zasadzie Justyna Broniecka i będziemy rozmawiać na temat IP Boxa, na temat promocji książki. Dzień dobry. Witam, bardzo dziękuję za zaproszenie i witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję również za dzisiejszą rozmowę. Jest to dosyć troszkę inny format. Myślę, że będzie ciekawy, jakby też może wejdziemy po prostu troszkę w inną sferę właśnie tematyki na kanale. Tak, z mojej strony, bo też z pewnością wierzę, że będzie wiele osób nowych, które przyciągnie ta tematyka, więc dla osób nowych prowadzę portal Arbex Success dla nowych osób. Tutaj jestem od 2012 roku na tym kanale. Na portalu znajduje się ponad 100 filmików. Łącznie z tego, co patrzyłem, jest to 350 tysięcy wyświetleń i głównie jest to tematyka właśnie odnośnie poradników, co jak się poruszać w kwestii właśnie informatyki, ale od strony technicznej. Zawodowo programuję od ponad 5 lat i też w kontekście dzisiejszego odcinka, czyli właśnie podatków, troszkę finansów. Tu również chciałbym może powiedzieć, że to nie jest jakby temat całkowicie nowy, bo pracując spotykamy się z podatkami, pracując 5 lat spotykamy się z wieloma podatkami. Proszę też powiedz coś od swojej strony. To jeszcze raz witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Justyna Broniecka. Od 2013 roku prowadzę taką markę, która nazywa się Zustanemus. Jest ona skierowana do przedsiębiorców, ma pomagać w tym, żeby ludzie po prostu płacili takie podatki, jakie trzeba, nie takie, jak mówią, że trzeba płacić. Więc nie chodzi o oszukiwanie, ale znajdowanie takich sposobów, które pozwalają na zaoszczędzenie jak najwyższej kwoty legalnie na podatkach. Taką moją misją prywatną jest to, żeby każdy przedsiębiorca przed otwarciem swojej firmy pomyślał o tym, jak ona ma być skonstruowana i żeby wybrał sobie właściwą formę prawną, a nie wybierał jednoosobową działalność tak z automatu, bo bardzo, bardzo często w Polsce tak właśnie się dzieje. Tak, to mi się zgadzam, że jakby wiedza o podatkach w Polsce no nie jest jakaś porywająca, też jakby w samej jakby szkole podczas edukacji, która jest publiczna, darmowa i powinna nas jakby przystosowywać do rynku pracy, jednak nie ma dużego jakby wysiłku, żeby tam wiedzę zdobywać. Tą wiedzę zdobujemy dopiero podczas pierwszej pracy, czy kolejnych, czy poprzez czytanie jakichś artykułów, czy też książek. Tutaj od razu przejdę do omówienia założeń odcinka, więc przede wszystkim skupimy się na IP Boxie, na promowaniu właśnie rozwiązań podatkowych. Tutaj oczywiście IP Box jest skierowany przede wszystkim dla programistów, ale nie tylko. Tutaj kwestią jest to, że żeby ciężka, długotrwała praca przy komputerze, gdzie człowiek musi jakby uczyć się, udoskonalać i tak dalej, żeby to przynosiło pewne korzyści. I to oczywiście osoby w branży muszą nieustannie uczyć się technologii, podobnie jak lekarze, gdzie coś jest nowego, to muszą przystosować się do zmian, tak żeby owoc pracy też jakby był z korzyścią dla właśnie osób w branży i przez to właśnie jakby mając te rozwiązania podatkowe idzie to wszystko w lepszym kierunku w kontekście budżetu swojego. Ponadto też wierzę, że lepsze rozwiązania podatkowe, lepsze jakby możliwości w tej branży w Polsce też przyciągnie wiele firm z różnych sektorów, przez co też jakby nie tylko informatyka, ale też jakby ogólnie całe otoczenie jakby wzrośnie, a oczywiście wiem, że programiści nie budują rozwiązań dla samych sobie, tylko budują właśnie dla różnych sektorów chemicznych, spożywczych, czy tam właśnie ogólnie innych przemysłowych. Tutaj oczywiście chcemy też podkreślić, że przedmiotem dzisiejszej rozmowy będzie książka właśnie Justyny na temat IP Boxa i będziemy właśnie próbować przedstawić, co się w niej znajduje, jak również właśnie zachęcić do przeczytania. Osobiście mogę powiedzieć, że kiedyś nie lubiłem czytać książek, jakoś tak lektury i tak dalej, te przymusowe, powiedzmy, że było nieciekawe, natomiast od czasu, kiedy mam Kindle, a książka właśnie pani Justyny jest również na wersjach właśnie elektronicznych i też książki mają to do siebie, że są fajnie uporządkowane od A do Z, nie są tak artykuły, które mają gdzieś wyrywkowy obraz, kształt, tylko jest to bardziej ustrukturyzowane. I tutaj może przejdźmy teraz do problematyki odcinka, problematyki odbiorców, którzy nasi odbiorcy mogą się właśnie spotykać, a te materiały dzisiejsze, jak również materiały związane z książką, mogłyby pomóc właśnie. Także
Proszę powiedzieć, właśnie ta książka IT Box, jakie właśnie ona może rozwiązywać problemy przeciętnych właśnie osób, które właśnie zmagają się z podatkami oraz są w sektorze informatyki? Właśnie, to zacznę od tego, książka w ogóle powstała, dlatego że ze studnią zgłaszało się mnóstwo osób z branży IT, powstawało bilion pytań, ale też takich mitów wokół IP Boxa, które nie do końca są zgodne z rzeczywistością. W związku z tym w końcu postanowiliśmy stworzyć e-booka, który na te wszystkie pytania odpowiada. I tutaj głównie chodzi o to, żeby przede wszystkim sprawdzić, czy IP Box na pewno mnie dotyczy, bo pomimo tego, że pracujecie w branży IT, to nie jest tak, że samo bycie w branży IT powoduje, że IP Box jest dla Was. Też jak to działa, z czym to się wiąże, jaka jest procedura w ogóle i że to wcale nie jest takie straszne, bo w internecie naprawdę mnóstwo mitów narosło wokół IP Boxa, że to nie jest jakieś bardzo skomplikowane. Co więcej, że jeżeli raz się tą procedurę przejdzie za jeden rok, to zwykle urzędy robią takie kupy w kraju w kolejnych latach, więc jakby nawet nie szczególnie się tym interesują, tylko po prostu dokonują zwrotów podatków. No i w przypadku branży IT takie najbardziej spektakularne zwroty, jakie pamiętam, to była pięciokrotność miesięcznej pensji, gdzie no, umówmy się, że nawet na terenie Polski w branży IT zarabia się 10, 20, 30 i więcej tysięcy. Przeciętnie osoby w tej branży zarabiają między 10 a 15 tysięcy, przynajmniej według danych GUS-owych, więc no, jest o co powalczyć moim zdaniem, więc zawsze może to Wam starczyć, jak już lubimy konsumować nawet, to po prostu na porządne wakacje. Zgadzam się, oczywiście. Tutaj też może tak powiem troszkę odnośnie takich jeszcze problemów dookoła, czyli jakby dlaczego też warto poszerzać wiedzę na temat IP Boxa i ogólnie rozwiązań podatkowych. Jest wiele uproszczeń, jakby istnieje coraz więcej materiałów, które pomagają zrozumieć prawo podatkowe, to wciąż jest troszkę zawiłości właśnie w prawie podatkowym, które no niestety się lubi zmieniać raz za czas. Także warto poszerzać właśnie wiedzę i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek również pomoże pewne jakby wątpliwości rozwiązać dla naszych odbiorców. Także wiedza przede wszystkim. Okazji na rynku pracy w IT jest coraz więcej ofert, że jakby ze swojej perspektywy widzę, że te oferty też do mnie spływają, pomimo że nie szukam. Jak również troszkę stawki się też zwiększyły w kwestii właśnie programistów. Tutaj myślę, że z uwagi na sytuację geopolityczną, część firm za naszej wschodniej granicy tutaj udało się w stronę Polski, też szukają nowych kandydatów, także jeszcze jakby jest większe parcie, więc jest oczywiście o co powalczyć, jak to ujęłaś, fajnie, a oczywiście IP Box pozwala na zwiększenie przepływów netto na nasze konto, także myślę, że jest kilka takich kwestii, które mogą ciekawić naszych odbiorców. Kolejne może takie pytanie, bo mówimy o tym IP Boxie, a czym to tak dokładnie jest, jeżeli mogłabyś przedstawić? IP Box to jest przepis, który funkcjonuje w Polsce od 2019 roku, wtedy jakby został wdrożony do naszych przepisów i generalnie jest to ulga podatkowa, która pozwala na zapłacenie 5% podatku dochodowego dla osób, które wykonują pracę badawczo-rozwojową. I teraz zdaję sobie sprawę, jak to wszystko brzmi, natomiast w praktyce w Polsce w 90% wykorzystują te osoby, które po prostu tworzą oprogramowania i to mogą być deweloperzy, deweloperki, to mogą być osoby, które piszą testy automatyczne, w jakiejś części to mogą być analitycy biznesowi, zależy od tego, czym się zajmują. Czasami też Scrum Masterzy czy Product Ownerzy, ale to też jest tak, zależy jaki jest ich zakres zadań, bo pomimo jakichś tam standardów w zarządzaniu, to i tak bardzo często te osoby mają różny zakres obowiązków w różnych firmach, więc za każdym razem to trzeba po prostu zweryfikować. Generalnie chodzi o to, że my jako osoba pojedyncza albo jako zespół mamy wytwarzać jakiś program, aplikację, usługę IT, systemy bezpieczeństwa, no cokolwiek, co jest, możemy nazwać programem komputerowym i musimy swojemu klientowi przenosić prawa autorskie do tego programu, co w większości przypadków, jak pracujemy na kontraktach B2B, się po prostu dzieje i za ten fakt przeniesienia praw autorskich możemy od tej części odprowadzić podatek 5%, czyli zamiast na przykład liniowego 19% możemy zapłacić podatek 5%. Więc no jest to spora ulga podatkowa, spora kwota często w miesiącu i to jakby to jest tylko spowodowane tym, że wykonujemy taki, a nie inny zawód, nie? Nic więcej tutaj się nie musi zadziać. To również jakby ze swojej strony mogę powiedzieć, że w przeszłości próbowałem kilku rodzajów właśnie umów i jakby też miałem możliwość właśnie przejścia na B2B z uwagi właśnie na korzyści płynące z tego rozwiązania. Też rozważałem IP Box, natomiast powstało tyle mitów, jak również
troszkę zabrakło może czasu na analizę, także niestety nie udało mi się skorzystać, ale być może w przyszłości z tego też sposobu spróbuję. To proszę mi powiedzieć jeszcze odnośnie samej książki, rozwiązań płynących właśnie w książce, bo miałem możliwość zerknięcia właśnie przeczytania przynajmniej częściowo książki, którą właśnie pani mi podesłała. I tutaj widziałem właśnie, że duży nakład na samego właśnie IT Boxa, tak żeby temat był wyczerpujący, nie jest to jakby takie popularno-naukowe, żeby tak opowiedzieć troszkę o tym, o tamtym, tylko żeby w sposób wyczerpujący przedstawić, jak IT Box działa krok po kroku. Widziałem, że są również diagramy, też odnośnie kontaktu z urzędami, jakieś właśnie przykłady z życia wziętych i tak dalej, co odbiorcy mogliby się dowiedzieć z książki, którą pani przygotowała. Okay, książka IP Box, wszystko co musisz wiedzieć, jakby ona idzie od samego początku do końca przez temat IP Boxa. Czy na samym początku wyjaśnia w ogóle, czym ten IP Box jest? W dużym uproszczeniu jest to ta ulga podatkowa. Kogo ona dotyczy, czyli jak zweryfikować, czy w ogóle IP Box dotyczy mojego zawodu, mojego rodzaju wykonywania pracy. Jeżeli już dotyczy, to na co muszę zwrócić uwagę, żeby z tego IP Boxa skorzystać? Tutaj mam na myśli konkretnie jakby treść umowy, którą macie podpisaną z waszymi klientami. Bardzo często te umowy nie zawierają zapisów o przenoszeniu praw autorskich albo nie są osobno wycenane. I to można bardzo łatwo naprawić po prostu aneksem do umowy, więc nie jest taka wielka filozofia. Natomiast chodzi o to, żeby zwrócić na to uwagę, bo prawdopodobnie przy kolejnych krokach będzie to bardzo potrzebne. No i teraz jak już wiemy, że nas dotyka, wiemy, że mamy już uporządkowaną kwestię umowy z naszym klientem, to kolejnym krokiem, który w Polsce należy zrobić, jest uzyskanie indywidualnej interpretacji Urzędu Skarbowego, konkretnie Izby Skarbowej. Nie jest to proces trudny, natomiast jest czasochłonny, znaczy długo się oczekuje na decyzję, o, to mam na myśli, bo po prostu wysyłacie wniosek i czekacie. Teoretycznie urząd ma 3 miesiące na odpowiedź, natomiast zwykle to trwa mniej więcej pół roku, tak, to tyle się czeka, tak realnie to wygląda. Teraz jakby z mojej perspektywy to, co warto zrobić, to ze swoim księgowym albo po prostu z biurem prawnym czy też z prawnikiem, który się tym zajmuje, żeby ktoś ten wniosek zweryfikował, dlatego że urzędy niechętnie przyznają nam rację, że mamy prawo do 5% podatku, no bo nie jest to w ich interesie. I chodzi mi o to, żeby nie narobić tam błędów albo dwuznaczności, które mogą spowodować, że dostaniecie dla siebie niepochlebną opinię. Więc zwykle księgowi sobie z tym radzą, natomiast gdyby sobie nie poradzili, no to na pewno można taki wniosek zweryfikować z prawnikiem. No i taką prośbę wysyłać o interpretację, uzyskujecie w ogromnej większości przypadków pozytywną dla siebie interpretację. No i w tym momencie macie prawo do rozliczania się IP Boxem. I teraz w bieżącym roku podatkowym, czyli jeżeli jest rok 2022, no to będziemy się rozliczać do końca kwietnia 2023, czyli za ten bieżący rok trzeba będzie normalnie płacić podatek zgodnie z wyborem waszym, czyli albo podatek liniowy, albo według skali. I teraz na koniec roku, w momencie jak rozliczacie PIT, dołączacie do tego taki załącznik, nazywa się PIT-IP po prostu, gdzie wyjaśniacie, że tam potrzebujecie zwrotu. No i urzędy przy pierwszym takim zwrocie zwykle proszą was o interpretację, o umowę, natomiast nie są to jakieś wielkie kontrole, tylko to się zwykle ogranicza do podesłania dokumentów mailem. No i te zwroty wykonują. I teraz macie też prawo do skorzystania z rozliczenia 5 lat wstecz. Oczywiście mamy rok 2022, IP Box jest od 2019, więc na razie to jest okres krótszy, czyli najdalej możemy cofnąć się do 2019 roku i rozliczyć sobie również te podatki do tyłu, czyli zrobić korektę PIT-u i uzyskać zwrot. Większość klientów, z którymi pracowaliśmy, większość klientów uzyskuje te zwroty również do tyłu. Co ciekawe, jak uzyskacie zwrot na przykład za 2020 rok, to w bieżącym rozliczeniu Urząd Skarbowy po prostu z automatu te pieniądze zwraca. Niezwykle rzadko po raz drugi kontrolują tą samą osobę. I tutaj to, co warto powiedzieć chyba, to, że kiedy wybraliście sobie podatek ryczałtowy, to za dany rok nie możecie mieć IP Boxa. Czyli w tym roku, w którym rozliczacie się podatkiem ryczałtowym, niestety to eliminuje możliwość rozliczania się IP Boxem, więc to jest taka zależność. To nawet nie wiedziałem, że istnieje taki przepis. Z tego, co orientowałem się, oczywiście trzeba mieć działalność gospodarczą, żeby skorzystać z IP Boxa. To jest prawda.
Tak, trzeba mieć firmę po prostu, czyli albo działalność gospodarczą i to jest pewnie jakaś tam ogromna większość ludzi, natomiast też możecie mieć spółkę, czyli na przykład jakiś mały software house, który zatrudnia innych programistów, też możecie się rozliczać przez IP Box, więc nie jest to tylko dla działalności, ale również dla spółek kapitałowych. Tak, to brzmi. Oczywiście wciąż umowa o pracę jest popularna, bo jest prosta i przystępna, i też pewnie jakby większe jakby podmioty też chcą umowy o pracę z uwagi na to, że jest to dla nich prostsze i tak dalej. Myślę, że natomiast ten cykl się troszkę odwraca i jakby coraz więcej jakby osób decyduje się na B2B z uwagi na korzyści podatkowe. To również też się zgadzam z tym, co powiedziałaś, że nic nie jest za darmo. Trzeba mieć wiedzę, czyli jakby doszkalać się na temat podatków, na temat jak to działa i tak dalej, bo nikt nam nie powie. Dwa, że trzeba zrobić wysiłek, czyli złożyć to pismo, prawda, o interpretację podatkową, porozmawiać z księgowym, ewentualnie porozmawiać z prawnikiem, wykonać ten wysiłek, żeby doszkolić się, żeby poczytać i później dopiero jest korzyść. Także nic nie ma za darmo, natomiast korzyść jest dość duża, bo rzeczywiście 5% podatku to jest dosyć dobra stawka, jak na całą Europę bym nawet powiedział, bo gdzieś w tych krajach, prawda, bardziej zachodnich, te stawki podatkowe są dużo wyższe. Nawet w samej Szwajcarii jest ta stawka dużo, dużo wyższa niż 5%. To też jakby może przyciągnąć wiele firm i tak dalej i może być to bardzo korzystne. Zauważyłem także w pani książce, że jest predykcja, prawda? W kontekście tam widziałem, że zapisy są na temat, co się zmieni od lipca tego roku i tak dalej. Tutaj jakby też rozumiem, że nie chciała się pani skupiać na tych rzeczach, które są już znane i ustalone, tylko także, żeby troszkę ta książka była duże, jakby ważne, prawda? Oczywiście prawo się zmieni, to co dzisiaj za 50 lat będzie pewnie całkowicie inaczej wyglądało, natomiast też tutaj widziałem, że były takie wstawki na temat to, co jakby ma wejść za jakiś czas, jak to może też zmienić właśnie kwestie podatkowe dla osób w branży IT. Znaczy, zajmuję się tak zawodowo podatkami już ponad 15 lat i prawo w Polsce rzeczywiście potwierdzam to, że mamy jedne z niższych podatków w Europie, natomiast mamy niezwykle niestabilne prawo i też niejednoznaczne. Sama składając różne dokumenty do urzędu, wiem, że do tego urzędu trzeba złożyć w taki sposób, do innego w taki, bo nie przejdzie, więc jest bardzo niejednolita. W nowy ład, który wszedł w życie od stycznia 2022, bardzo namieszał, szczególnie w tym okresie, kiedy zbiegło się to i z końcówką pandemii, i z wybuchem wojny na Ukrainie, i z szalejącą inflacją, którą mamy teraz w Polsce. Generalnie była to podwyżka podatków dla przedsiębiorców, czyli dla osób, które również rozliczają się na kontraktach B2B. No jest bardzo duże niezadowolenie wśród społeczeństwa. Głośno się mówi o negatywnych zmianach Polskiego Ładu. No i postanowiono, czy rząd postanowił, że spróbuje coś tam załatać. No i teraz właśnie to się dzieje, czyli od 1 lipca mają wejść w życie jakby aktualizacja Nowego Ładu. Przepisy główne pozostają bez zmian. Natomiast to, co się zmieni tak bardzo mocno, to stawka podatku progresywnego, czyli do tej pory mieliśmy w pierwszym progu 17%, ma się to zmienić na 12%. Będzie też można rozliczać część składki zdrowotnej w kosztach i tutaj w zależności od tego, jaką macie formę, czy podatek ryczałtowy będzie mógł połowę składki zdrowotnej wrzucać w koszty, podatek liniowy będzie określony tam kwotowo, jest niecałe 9 tysięcy, natomiast podatek progresywny nadal nie będzie mógł wrzucać składki zdrowotnej w koszty, no ale to są osoby, które będą mogły skorzystać z 12-procentowego podatku. To, co jest bardzo dla mnie dziwne i wzbudzające ogromny niepokój, to to, że w połowie roku będzie można ponownie wybrać sobie formę opodatkowania, czyli tak naprawdę prawo będzie działało wstecz, co chyba nie jest zgodne z konstytucją, no ale to nie pierwsza taka zmiana w Polsce. Więc to mnie bardzo niepokoi, bo tak naprawdę nikt nie wie, ile podatku powinien zapłacić, ile zapłaci i jak, czy jego rozliczenie jest zrobione poprawnie. Już pomijam oczywiście kwestię dostosowania systemów informatycznych, które to wszystko wspierają, czy edukacji biur rachunkowych. Także zmian będzie dużo. Nie wiem, czy one będą na korzyść, czy na niekorzyść, patrząc na skutki
całej branży, która zajmuje się edukacją podatkową i z drugiej strony utrzymaniem tej całej branży, czyli chociażby te wszystkie systemy IT, które wspierają, to wydaje mi się, że te zmiany będą bardzo kosztowne i zanim nastąpi zwrot taki w podatkach, w sensie mówię o takiej wysokopoziomowej perspektywie, to minie kilka lat, więc nie wiem, czy ta zmiana powinna tak szybko zachodzić. No w ogóle w tej sytuacji, którą mamy w Polsce aktualnie, Nowy Ład moim zdaniem nie był szczęśliwym pomysłem. Tego typu zmiany podatków w takim momencie, w którym Polska się znajdowała na przełomie roku. To zgadza się, że dużo, dużo ciekawych rzeczy się dzieje, korzystnych lub mniej korzystnych właśnie w Polsce, również właśnie w kontekście podatków. Mamy nowy ład i będzie pewnie nowy ład. Ja się spodziewam także wersję 3.0 na jesień i osoby, które ze mną współpracują, czy z którymi jesteśmy w kontakcie, działamy w tej samej branży, no bo też trudno działać w tej branży samodzielna, to, no to wszyscy mówią, że będzie ład 3.0 na jesień. Tak, tak to właśnie wygląda. Również jak wcześniej były tarcze, może taka dygresja troszkę, ale oczywiście podczas stanu pandemicznego również tych tarcz również było tych wersji dużo, nie wiem, czy z 5, czy więcej nawet. No niestety. Jeszcze są jakieś tarcze, takie jak chyba są 7, tylko one dotyczą bardzo niszowych branż, takich, które naprawdę bardzo mocno ucierpiały. Natomiast też ruszyły te wszystkie pakiety związane z dotacjami z Unii Europejskiej, więc pewnie znowu powstanie trochę firm, które wezmą dotacje, wydadzą pieniądze i znikną, nie? Bo tak to zwykle się kończy, co trochę sztucznie napędza gospodarkę, a w tej sytuacji chyba nie jest to Polsce potrzebne. No ale to nie ja jestem osobą rządzącą, może jakby czegoś nie dostrzegam, nie wiem. To może przejdę do kolejnego pytania odnośnie samej książki, bo książka liczy wiele stron, tam jest ponad 100 stron, 130, jeżeli dobrze pamiętam. 32 strony, dokładnie, tak. Tak, to pamiętam. I tu też zauważyłem, że jakby nie jest pani jedyną jakby autorką, jeżeli dobrze to zrozumiałem, również współautorem jest pan Paweł Kuźmiak, jeżeli mogła pani powiedzieć kilka słów na temat tej osoby. Paweł Kuźmiak jest prawnikiem i doradcą podatkowym takim certyfikowanym. Zaprosiliśmy go do tej książki dlatego, że jest rozpoznawalny w kraju, po prostu w Polsce. Pracuje z branżą innowacyjną, głównie jest to branża IT, są to kryptowaluty, jakieś blockchainy, czyli jest taki bardzo mocno technologiczny, innowacyjny, właśnie z taką branżą pracuje. Też miał okazję wydawać takie opinie na temat Nowego Ładu. Był oddelegowany z takiego stowarzyszenia firm IT do tego, żeby napisać opinię odnośnie tego Nowego Ładu. No oczywiście nie były zbyt pochlebne, natomiast w dużym, to na przykład, że będziemy mogli ponownie wybrać formę opodatkowania, to też jest między innymi jego zasługa, no z uwagi na to, że no prawo się zmieni, formy podatku się zmienią, więc nasze obliczenia ze stycznia mogą być nieaktualne, więc jakby to jest z jednej strony niepokojące, z drugiej strony no pozwala przedsiębiorcom na wybranie dla siebie najlepszej opcji w nowych warunkach i to też jest coś, na co on bardzo mocno naciskał, no bo w branży IT ludzie, którzy pracują na podatku ryczałtowym, zwykle rozliczają się na 12%, no i nagle podatek PIT został zmniejszony do 12%, no i teraz pytanie, co się będzie bardziej opłacało, no? Więc z tego powodu na to naciskał. No, bardzo rozpoznawalna postać pracująca w tej branży prawie 20 lat, od początku związane z innowacjami szeroko pojętymi. Właśnie z tego powodu Paweł jest współautorem tej publikacji. To bardzo fajnie, bo jak to mówią, co dwie głowy to nie jedna, także zawsze można sobie jakoś tam pomóc i co jedna osoba zauważy, to druga przeoczy i myślę, że fajnie, jeżeli taka osoba. To jest tak, że w prawie podatkowym nie da się pracować w pojedynkę dzisiaj. Niby są firmy, które są dla siebie konkurencją, no bo Paweł pracuje, znaczy jest jednym z partnerów kancelarii DSK w Poznaniu, natomiast my pracujemy z kilkoma kancelariami prawnymi. Wiecie, to są ludzie, z którymi wychodzimy normalnie na kawę, rozmawiamy jak ludzie, bo dzisiaj w prawie podatkowym nie da się pracować samodzielnie, nie da się nie być w kontakcie z osobami, które patrząc na rynku niby prowadzą firmy konkurencyjne, natomiast prawda jest taka, że bez wspólnego zastanowienia się nad niektórymi rzeczami nie doszlibyśmy samodzielnie
do niektórych wniosków. Zresztą pamiętam sytuację, jak Nowy Ład wszedł i chodziło konkretnie o CIT estoński dla spółek. Pięć osób pracowało nad czytaniem ustawy i każda wywnioskowała absolutnie inne rzeczy z niej. I dopiero wspólna dyskusja pozwoliła nam na dojście do jakiegoś wspólnego wniosku. Bez tego no, nie dałoby się po prostu w tej branży dzisiaj chyba przetrwać. Tak, tak. Też może ze swojej strony tak dopowiem krótko, że jakby podatek liniowy właśnie, gdy powstawała właśnie składka zdrowotna procentowa, prawda, to też jakby się zmieniało, bo zapowiedzi były już rok wcześniej, prawda, na początku to miało być chyba tam 9% składki tak, zdrowotnej. Tak, miało być 9, tak? Później ostatecznie jest 4,9% z dochodu i teraz będzie można odliczyć część tej składki od lipca, pod warunkiem, że te przepisy wejdą w życie, ale na razie nic nie wskazuje na to, żeby nie weszły. To będzie można, nie pamiętam dokładnie kwotę, ale tam jest niecałe 9 tysięcy złotych, które będzie można sobie wrzucić w koszty. To też taka znana, jakiś tam trochę ukłon w stronę przedsiębiorców. Tak, i właśnie tak tutaj wspomniałaś, że w jednym miesiącu opłacało się być na podatku liniowym, potem nagle okazało się, że podatek liniowy jest jeden z najgorszych, a później się to zaczęło znowu odwracać, także przede wszystkim wiedza i śledzenie, jeżeli ktoś oczywiście jest w temacie i prowadzi jakąś działalność gospodarczą, także to niestety trzeba być na bieżąco i mieć jakieś współpracę, żeby nie pozostać właśnie samemu sobie. Proszę mi jeszcze powiedzieć właśnie, bo odnośnie mojego kanału, no z pewnością tu przyciąga dużo osób, które chcą nauczyć się programować, które właśnie praktykują programowanie, może są ciekawe jakichś moich poradników. I tutaj oczywiście programiści mogą skorzystać z właśnie IP Box, też w zasadzie właśnie architekci mogą skorzystać na temat. Natomiast tam są pewne pytania właśnie, też widziałem pod wieloma właśnie wnikami związanymi z IP Box i tak dalej. Na przykład testerzy, nie wiem, graficy, może jakby nawet osoby niezwiązane do końca z branżą IT. Tutaj, jeżeli można było jakieś takie troszkę większe wyszczególnienie, które osoby mogą skorzystać, a które definitywnie nie mogą skorzystać z IT Box. Do czego ta działalność musi właśnie dotyczyć, jakie normy muszą spełniać, żeby było to potencjalnie możliwe, bo oczywiście później jest ta indywidualna interpretacja podatkowa, która troszkę rozstrzyga, natomiast które zawody albo branże, albo sposoby działalności definitywnie pozwalają na skorzystanie, albo potencjalnie pozwalają, a które raczej nie mają szans skorzystania z tej usługi. Okej, to zacznę od końca trochę. Właśnie bo wczoraj padło takie pytanie od jednego z klientów, który zajmuje się tworzeniem stron internetowych, ale takich od zera, nie na szablonach, tylko on je pisze po prostu te strony. No i to nie jest w rozumieniu ustawy program komputerowy, więc jakby takie osoby, które zajmują się tworzeniem stron internetowych, nawet napisanych jakby od zera własnoręcznie, to niestety nie. To jest jakby ten moment. Jeżeli chodzi o grafików, tutaj niestety odpowiedź brzmi, to zależy, bo zdarza się tak, że robimy grafiki do gier komputerowych, które są częścią gry, czyli programu komputerowego i wtedy jest OK. Natomiast jeżeli robimy grafiki na przykład, nie wiem, do mediów społecznościowych, to już nie jest program komputerowy, no i w tym momencie niestety nie. Więc zależy, do czego te grafiki mają służyć, czy one są częścią jakiegoś systemu, czy po prostu są grafikami, których używamy, nie wiem, do książek, folderów, czy do internetu szeroko pojętego. Więc bardzo zależy, czym się ci graficy zajmują. Też jedno z ciekawszych pytań, jakie dostałam, chodziło o pliki muzyczne. No i generalnie pliki muzyczne same w sobie no, nie są utworem komputerowym, natomiast okazało się, że są to podkłady dźwiękowe do jakichś tutoriali do systemu IT, które tam tworzy cały zespół. No i teraz jak tak na to popatrzymy, no to te pliki, bez tych plików muzycznych ten system oczywiście mógłby funkcjonować, ale załóżmy, że było to w wymaganiach. No i wtedy już istnieje szansa, że to będzie rozliczane IP boxem. Więc generalnie dzisiaj oprogramowanie powstaje zwykle w zespołach i w tym zespole pracują nie tylko programiści czy programistki, żeby nie być tutaj tylko jednopłciowym, chociaż umówmy się, jest to mocno męski zawód nadal, to jest tak, że potrzebujemy testerów i są testerzy manualni, są testerzy, którzy piszą testy automatyczne i ci, którzy piszą testy automatyczne, prawdopodobnie będą mogli skorzystać z IP Boxa. Ci, którzy robią testy manualne, już pewnie nie, no bo oni niczego nie tworzą. Znowu te wszystkie takie wkłady do tych systemów, typu właśnie pliki muzyczne, graficzne,
jakieś certyfikaty związane z bezpieczeństwem, które też czasami są pisane, to też mogą być rozliczane za pomocą IPBoxa. Więc zawsze się musimy zastanowić, do czego my jakby do czego służy to, co robimy. Jeżeli to jest częścią całych programów czy aplikacji, jakichś webowych na przykład, no to oczywiście wtedy istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że IPBox nas dotyczy.